Marta Szymik-Telesz, witam w przedwyborczym kąciku politycznym. Moim i Państwa gościem jest Ryszard Macura, kandydat na posła. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Takie pytanie na rozgrzewkę. Dlaczego Pan się zdecydował kandydować? Bezpośrednim powodem była propozycja, którą mi złożył Pan Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok i były starosta w latach 2014-18 Pan Janusz Król. Szukali człowieka, który mógłby godnie tutaj reprezentować to środowisko polityczne w tych zbliżających się wyborach. I to był właściwie taki moment zwrotny, zacząłem się zastanawiać. I wtedy też pomyślałem sobie, że faktycznie przyszedł taki czas, gdzie trzeba też pewnych wartości bronić, gdzie trzeba się opowiedzieć po stronie pewnych wartości. Myślę tutaj o prawdzie, myślę o sprawiedliwości, myślę też o szacunku do człowieka, zwłaszcza tego zwykłego, tak zwanego zwykłego człowieka. No i też chciałem wykorzystać doświadczenie, które zdobyłem, czy to jako radny powiatu cieszyńskiego, czy też przede wszystkim jako burmistrz miasta Cieszyna. A to doświadczenie jest takim doświadczeniem dość bogatym, bo to kontakty w jakiejś tam wymiarze międzynarodowe, no na tej linii Cieszyn, czeski Cieszyn, nie jakieś, ale bardzo intensywne kontakty, ale to też kontakty z przedstawicielami ministerstwa. Cieszyn wielokrotnie tutaj był zauważany nie tylko w tej skali regionalnej, ale również był zauważany w skali ogólnopolskiej. No właśnie dzisiaj uświadomiłem sobie, że między innymi byliśmy miastem, w którym obchodzono ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki. To mniej właśnie we wrześniu przypadało 2017 roku. No i do mnie dotarła ta informacja, że rozwija się ta turystyka. Chciałbym też wykorzystać doświadczenie we współpracy z samorządowcami, moimi kolegami, koleżankami. To były bardzo dobre doświadczenia. Próbowaliśmy rozwiązać wiele problemów, ale pewne problemy też jeszcze do rozwiązania są przed nami. Myślę, że gdybym został posłem, pewne sprawy udawałoby nam się załatwiać też intensywniej. Cały czas bowiem jestem przekonany, że naszą wartością każdego z naszych miast, powiatu cieszyńskiego, czy Cieszyna, czy Skoczowa, czy Wisły, czy po prostu naszych miejscowości też gmin wiejskich, Harzlach i Stebna, no nie będę tutaj może wymieniał wszystkich, natomiast tą ogromną naszą siłą może być współpraca. Dzisiaj takim tematem, który może nas zjednoczyć dodatkowo, jest transport publiczny, komunikacja. To zresztą był taki element, który nas zjednoczył. No, udało się wtedy połączyć siły nie tylko instytucji publicznych, ale również instytucji społecznych, a może te najpierw bym wymienił. No i udało nam się stworzyć taki wspólny język. Dzisiaj wydaje się, że tej kolei łączącej Cieszyn z Bielskiem jest coraz bliżej. To również doświadczenia w słuchaniu ludzi. To jest taki element, którego gdzieś uczyłem się nie tylko w tej pracy samorządowca, ale również w pracy nauczyciela, no i właściwie też społecznika. Cały czas nawiązuje do mojego doświadczenia harcerskiego, z którego jestem dumny i które nauczyło mnie takiej służby szarej. Ona niekoniecznie nadaje się do współczesnych czasów, ale chyba harcerzem człowiek nie przestaje być i taki już pozostanę. Czyli jak najbardziej chce Pan to doświadczenie wykorzystać tutaj. Tak i myślę, że będziemy umieli je wykorzystać, ponieważ to, co dzieje się w naszym obszarze, pokazuje, że ciągle mamy ogromny potencjał. Zarówno ten potencjał o charakterze gospodarczym. Przypomnę, że jesteśmy w miejscu, w którym dość mocno rozwija się przemysł motoryzacyjny. Zarówno sięgając trochę na południe, trochę na wschód, trochę na północ. Jesteśmy otoczeni tymi fabrykami, tymi przedsiębiorstwami, które w tym przemyśle motoryzacyjnym funkcjonują i w obszarze Śląska Cieszyńskiego również te działania są podejmowane. Zresztą warto przypomnieć, udało nam się zorganizować pierwsze, potem drugie targi przedsiębiorczości pracy i edukacji, które zgromadziły około 100 podmiotów, które też pokazały około 1000 miejsc pracy zarówno w pierwszej edycji, jak i w drugiej edycji. I chcielibyśmy pokazywać ten Śląsk Cieszyński, myślę, że jako poseł mógłbym to również robić, jako miejsce o takim wyjątkowym potencjale gospodarczym. O turystyce już mówiłem, co wydaje się dość ciągle istotne. Tym bardziej tutaj na pograniczu. Program wyborczy. To najważniejsze. Na co szczególnie będzie Pan jako poseł zwracał uwagę? Oczywiście będę reprezentował Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę i ten program jest dość bogaty i szeroki. Myślę, że nie miejsce, żeby go omawiać. Natomiast powiem o tym, jakie swoje doświadczenia chciałbym wykorzystać. Zawsze dla mnie niezwykle ważny był człowiek i w związku z tym na pierwszym miejscu stawiam to wyrównywanie szans.
Bardzo często te programy społeczne niektórzy odbierają jako element rozdawania pewnych dóbr. Ja traktuję te programy społeczne jako wyrównywanie szans. Mieliśmy taką sytuację w latach 90. ze względu na różnego rodzaju mechanizmy, że pewne programy głównie były kierowane pod adresem ludzi, którzy mogli tworzyć pewien potencjał gospodarczy i ten rozwój następował. Przyszedł taki czas, kiedy możemy inwestować również w tych, którzy nieczęsto, niestety nie korzystali, może tak, dość rzadko korzystali z tych programów społecznych i to mnie cieszy, że dzisiaj oni, podnosząc swój standard życiowy, mogą kupować, mogą korzystać z usług i w ten sposób również napędzać gospodarkę. Dla mnie jest to na pewno element wyrównywania szans, który tak naprawdę będzie służył innym. Postawiłem sobie tu również taki cel, że chciałbym słuchać samorządowców, którzy mają bardzo wiele swoich spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania prawa. To prawo nam zbyt często się zmienia i to prawo w niektórych obszarach niestety ciągle jeszcze źle funkcjonuje. I teraz czasami nie ma co kombinować, jak się to mówi, trzeba próbować ułatwiać sobie życie i zmieniać prawo. Ze względu na moje prawnicze wykształcenie, te dokumenty na szczęście potrafię czytać, rozumieć i też przygotowywać w podstawowym zakresie. Myślę, że tutaj z pomocą też innych będziemy mogli współtworzyć te akty prawne, które będą dość stabilne i sprzyjały naszym samorządom. One potrzebują stabilizacji, zresztą nie tylko samorządy. Niemalże do każdej grupy zawodowej, kiedybyśmy sięgnęli, okazałoby się, że potrzebuje stabilizacji przepisów prawa. No i są pewne rzeczy bardzo konkretne dla naszego terenu. Myślę tutaj o połączeniach kolejowych, między innymi linia 190. Jesteśmy dzisiaj już w tej sytuacji, nie takiej, którą zastałem w roku 2015, kiedy właściwie uderzyła mnie informacja, że linia 190 została skreślona z mapy kolejowej Polski. Wtedy podjęliśmy wspólnie z organizacjami pozarządowymi, z sympatykami kolei, ale też z przedstawicielami różnych opcji politycznych z naszego terenu. Taką akcję ratowania linii 190 udało się. Dzisiaj przekazywana jest już informacja naszym mieszkańcom, że tak, kolej powróci do Cieszyna, powróci do Bażanowic, tak, bo Goleszów jest na szczęście na linii Katowice-Goleszów-Wisła. No ale potem trzeba nam jeszcze dość intensywnie pracować nad połączeniem od Skoczowa do Bielska. Chciałbym również zwrócić uwagę na takie problemy jak droga DK81. Nie tylko mieszkańcy Skoczowa, ale w ogóle powiatu cieszyńskiego i turyści przyjeżdżający na nasz teren mogą liczyć na wsparcie. Bardzo by mi zależało na tym, żeby wiadukt czy estakada nad związane z Wiślanką, czyli właśnie nad ulicą Bielską w Skoczowie powstała. No i z takich konkretnych rzeczy zależałoby mi też na wspieraniu tych gmin wiejskich, górskich. Mam dzisiaj doskonały przykład z gminy Istebna, jak bardzo potrzebne są inwestycje w oczyszczalnie, w sieci kanalizacyjne. Chciałbym, żeby to było uporządkowane. Jesteśmy też w wyjątkowym miejscu, gdzie mamy wododziały różnych mórz i to jest, uważam, też symboliczne. Musimy troszczyć się o naszą wodę. Mówiłem już o turystyce, mówiłem o potencjale gospodarczym. No i chciałbym też, żeby biuro, które ewentualnie powstanie w Cieszynie, było takim miejscem, gdzie pewne problemy o charakterze prawnym są dla mieszkańców i dla samorządowców rozwiązywane. Czyli jeżeli zostanie pan posłem, to oczywiście pan tutaj będzie trzymał rękę na pulsie, jeżeli chodzi o powiat cieszyński. I od czego pan zacznie konkretnie? Najpierw ta linia 190, tak? To jest priorytet tak, tutaj? To jest rzecz najważniejsza. Tak powiedziałem, wiele żeśmy już wspólnie w tym zakresie zrobili i to będzie pierwszy zdecydowany akcent, żebyśmy widzieli perspektywę zorganizowania linii kolejowej Cieszyn-Bielsko. Drugi element DK81 w Skoczowie, uporządkowanie, to z tych konkretnych rzeczy, ale prócz tego to będą te działania miękkie, wzmacniające nasz samorząd, nasze środowisko, tak żebyśmy byli jak najlepiej widziani w Katowicach, tak żebyśmy byli jak najlepiej widziani w Warszawie. Mamy ku temu odpowiedni potencjał. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim i państwa gościem był Ryszard Macura, a ja zachęcam do komentowania i oczywiście oglądania naszych kolejnych odcinków z kandydatami na posłów i senatorów. Do zobaczenia.